Kuchenne rewolucje to program, który Polacy pokochali bez granic. Prowadząca go Magda Gessler jest osobą nietolerującą kompromisów, dzięki czemu jej obecność w TV jest gwarantem emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Jak się okazuje, za niektóre cechy charakteru gwiazdy odpowiedzialny jest pierwszy mąż. Kuchenne rewolucje są wyjątkowo wymagającym programem, przez który Magda Gessler musiała nieco się zmienić. W jednym z wywiadów kobieta zdradziła, że było to dużo łatwiejsze za sprawą jej pierwszego męża, Volkharta. Mężczyzna wprowadził do jej życia coś, co okazało się być niesamowicie przydatne. Kuchenne rewolucje nauczyły Magdę dyscypliny. Wcześniej robił to ktoś inny. Magda Gessler w jednym z wywiadów zdobyła się na szokujące wyznanie. Powiedziała w nim, że jej pierwszy mąż był osobą, która nauczyła ją dyscypliny. Słowa te są wyjątkowo zadziwiające, bowiem nikt nie podejrzewałby, że taka osobowość bycia zdyscyplinowaną musiała się od kogokolwiek uczyć. Niespodziewany jest również sam fakt wspominania pierwszego męża, o którym restauratorka mówi rzadko i niechętnie. Mama była pierwszą osobą, która wprowadziła do mojego życia dyscyplinę. Miała jednak duszę artystki, bogatej w emocje, uczucia. Umiała pogodzić wiele sprzeczności, zorganizowana, twardo stąpająca po ziemi, ale niezwykle wrażliwa. Dyscypliny nauczyli mnie również mój pierwszy mąż, Volkhard, oraz kuchenne rewolucje. Od pierwszego wejścia na plan nie mogłam już sama wyznaczać sobie godzin pracy ani decydować o tym, czy wstanę godzinę wcześniej, czy później, wyznała kobieta. Magda Gessler jest zachwycona swoją córką. Restauratorka wyznała również, że wiele kobiet w jej wieku przestaje już o siebie walczyć. Magda nie dopuszcza do siebie takiej myśli. Gessler wychwala również swoją córkę, która potrafi dążyć do tego, co dla niej najważniejsze. Uważa, że świetnie radzi sobie w życiu i robi to w zupełności świadomie. Znam kobiety, które w moim wieku przestają w siebie wierzyć. Nie walczą o marzenia, są zrezygnowane. Namawiam je, by to zmieniły, zaufały intuicji i podejmowały nowe wyzwania. W ten sposób odzyskają swoją siłę. Imponują mi młode dziewczyny, takie jak moja córka Lara. To jest zupełnie inne pokolenie. Idzie przez życie jak burza, świadomie przygotowując się do ról, które będzie odgrywać. Podoba mi się, że Lara odnalazła w życiu swoje miejsce. Lubię z nią rozmawiać, obserwować ją, podglądać jej poczynania, opowiedziała.